Hej, hej, moi drodzy, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Ponownie w Warframe, moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się poszukiwaniem mózgu. Tak jest, mam jeden kluczyk do kariera Prime na Mezo i tam się właśnie wybierzemy. Wybierzemy się na Mezo w poszukiwaniu mózgu do kariera Prime'a. Mam nadzieję, że mi dropnie. Szansa jest dość spora, więc moi drodzy, nie przedłużając, bawcie się dobrze i zapraszam was na materiał. Intel suggests that our person of interest is in the vicinity. Search for the hostage and bring them home. Okay, moi drodzy. Ready to blast these machines into spare parts? Tak, gotowi. Jesteśmy już na misji, jest to ratunek, więc jedna z dwóch opcji tutaj zrobimy, albo to będzie po prostu speedrun. Oczywiście speedrun łamany przez zbieranie substratu. Ale niekoniecznie tak musi być. Moi drodzy, swoją drogą, nasze dzisiejsze uzbrojenie Titania z kartą graficzną na piersiach. Ten napierśnik naprawdę przypomina mi kartę graficzną z tym wentylatorem tutaj. Do tego Lanka, Sindo Prime plus Stug, który moim zdaniem jest po jakimś dziwnym połączeniem markera do paintballa. Aha, już się zaczyna. Dobra, doors are locked. Dobra, więc zaczynamy tutaj sobie wybijanko. Mam nadzieję, że dropnie mi wreszcie ten mózg do kariera Prime'a, bo jak nie, to będę znowu zmuszony szukać kluczy do tego. Swoją drogą pojawił się już Helios. Również posiadam kilka kluczy na Heliosa. No niemniej jednak aż tak Helios Prime mnie nie interesuje jak Carrier Prime, ze względu na kartę, którą Carrier Prime może mieć, to jest zapas amunicji albo zasobnik amunicji, jakoś tak się ta karta nazywa. I jest ta karta dla mnie o tyle istotna, że jednak wiecie, posiadanie większej ilości amunicji, możliwość posiadania większej ilości amunicji w niektórych broniach ma no, duże znaczenie. Przy Somie Prime na przykład byłaby to naprawdę spoko karta, jeżeli bylibyśmy w stanie ją wpakować w kariera, to naprawdę byłaby to, myślę, ona jest niby podstawową kartą jest, ale jednak moim zdaniem jest całkiem kartą taką, że tak powiem, godną uwagi. Właśnie z racji, no jednak, zwiększania ilości amunicji. Swoją drogą pojawił się również... przyleciał Barok Eater, który przywiózł ciągłość Prime, kartę, no, która jest naprawdę... no, można powiedzieć must have, jeśli... chodzi o budowanie frame'ów pod... budowanie frame'ów pod energię. Znaczy pod moc. To jest karta must have, bo drastycznie zwiększa... O, fajnie się te kulki odbijają. Drastycznie zwiększa ilość... czy długość trwania mocy. Więc tak jak mówię, jest to karta must have, jeśli ktoś korzysta z frame'ów budowanych pod energię. To naprawdę ta karta będzie podstawą. Co prawda jeszcze by się przydała
karta, cały zestaw kart od mocy, typu, nie wiem, intensyfikacja, czy przepływość, przepływowość, jakoś tak, Prime, to też byłyby bardzo spoko karty. Do tego w ogóle pojawił się teraz możliwość zakupienia, losowania modów. Tam możecie zrobić to za platynę, tam macie, powiedzmy, z najlepszego macie gwarantowane dwa rarki, jeśli chodzi o karty i tam jakieś inne pierdółki. Jest to co prawda drogi interes, bo to kosztuje 300 kredytów plus 500 dukatów pustki, a dukaty pustki, no cóż, nie tak do końca chce się handlować, chce się sprzedawać, dobra, otwarte, chce się sprzedawać na dukaty Prime'y, które można by było przeznaczyć na platynę, można by gdzieś tam z kimś handlować, myślę, że tego, no ale niestety czasem i te Prime'y trzeba zhandlować. Wiecie, jeśli jeszcze macie Prime'y, które no, nie są jakoś szczególnie rozchwytywane, to jeszcze tam sprzedaż tego, tak po prostu na dukaty rozbicie tego tak nie boli, natomiast w momencie, w którym macie Prime'y, które są rozchwytywane, bądź których już na przykład nie ma, tak jak Odonata Prime, systemy czy inne tego typu rzeczy, czy schematy, no to już tak nie do końca chcemy klikać, żeby zhandlować to na dukaty pustki, nawet pomimo tego, że dostaniemy za to teoretycznie tylko 15 dukatów, to jednak gdzieś tam się, że być może kiedyś ktoś będzie szukał, części do donaty i wtedy być może uda nam się zarobić troszeczkę platyny. No i to jest takie, wiecie, w tym momencie, wiecie, rozkmina taka, kurde, zhandlować to na te dukaty czy nie. Także tutaj bardzo, bardzo indywidualnie trzeba do tego podejść. Oczywiście, jeżeli nie zależy wam na platynie, bo nie wiem, macie zniżki, czy na ten moment macie jeszcze platynę, a wiecie już, że wykupiliście wszystko w tym momencie ze sklepu, co byście chcieli wykupić, no to jak najbardziej klikacie pewnie i sprzedajecie. Co za syf. Dobra, bo ja tu 6 lat spędzę, a nie chcę. To prawda, mógłbym ponabijać trochę biegłości. No. Jak mnie wykryją, to... Zostaw konsolę. Ktoś jest dozorca? Tak, skażony dozorca korpus. What? Oczywiście, żeby nie było, no ja nadal jestem taki troszeczkę naziębiony, dlatego tak może jakoś głupio brzmię. Au. Au. Dobra. Następna cela. Panie, jesteś pan tu? Szkoda, że nie można, nie wiem, zastukać w drzwi. Tak, tak, tak. Jesteś tu? Dobra, teraz musimy go ewakuować. O, ale nie, w tą stronę poszedłem. Dobra. Nie, nie dam ci broni. Nie jesteś od walczenia. Sam drogą, raz podczas ewakuacji miałem sytuację, w której mój zakładnik prawie zginął. Znaczy, prawie, no, zginął. I doszło do sytuacji, w której... No, ciekawe, co wydropiło? Bronco Prime. Smuteczek. Bronco Prime, to nie jest to, na cośmy polowali. No niestety, znowu nie udało się uzyskać mózgu. W każdym razie, moi drodzy, wybierzemy się jeszcze na przekaźnik. Zobaczymy, pokażę wam, co w tym tygodniu przywiózł nam Barokiter. I on w tym tygodniu jest na Plutonie.
się tam wybierzemy. No niestety nie przywiózł nam tego, co chcieliśmy. W każdym razie, co się podziało z moim ratunkiem? Słuchajcie, padł zakładnik, już było liczenie tam, wiecie, 10-9, żeby go wskrzesić. Ja stwierdziłem, że nie będę się wracał, bo i tak nie zdążę. Mówię, lecę do punktu. No i w momencie, w którym jedynka zmieniła się na 0, wpadłem na ewakuację i wyskoczyła mi informacja, że misja zakończona tam sukcesem, natomiast Lotus stwierdziła, że misja zakończona nie sukcesem, czyli zakończona porażką, bo zakładnik zginął, ale Lotus stwierdziła jedno, ale gra zaliczyła mi misję, więc w sumie można powiedzieć, że tak, udało się. Dobra, i to co mamy w tym tygodniu. Co w tym tygodniu mamy do zakupienia? No standardowo schemat Inarosa. Ciągłość Prime, jak widzicie, posiadam jedną. To jest 55% długość trwania mocy. Coś mi tutaj już plumka. Dalej mamy tempę uderzenie. To jest do pistoletów, 120% obrażeń. Mamy kurs kolizyjny, miażdżące do strzelby i miażdżące do broni białej. Więc jeżeli ktoś korzysta z młotów na przykład, to jest to karta dla niego. Tetra Prism to jest ta tetra to jest chyba karabin, o ile się nie mylę, jeżeli dobrze kojarzę. Ale osobiście nie korzystałem z tej broni. Jest dość droga, jeśli chodzi o dukaty. 400 dukatów to jest dość sporo. Oczywiście pierdółki, napierśniki, jakieś tam, wiecie, całe naramienniki, ostrogi i tak dalej. No i właśnie zestawy modów Falcon, Dragon i zestaw maskowania genetycznego Nexus. Czerwień Ignis, Fiolet Darwo, takie pierdółki dla Kawata. Jeżeli ktoś jest zainteresowany upiększeniem swojego Kawata, coś takiego można sobie zakupić. Tak samo zestaw modów Dragon, tutaj widzicie 5 modów, z których przynajmniej 2 będą rzadkie. Kupiłem sobie jeden taki mod i dostałem, no, syf. Straszne, bo kartę, którą dostałem z tego zestawu modów, dropnęła mi na następnej misji druga. Więc szału nie ma, ale jeżeli ktoś czuje, że ma szczęście, to jak najbardziej przecież może sobie tutaj zaryzykować 300 kredytów, to nie jest jakoś przesadnie dużo, natomiast 500 dukatów, no to już jest moim zdaniem sporo. To już jest sporo. Zobaczmy, co możemy sobie. Na pewno Bronco Prime, bo tego nie będę robił, nie mam zamiaru tego robić, nigdy nie miałem zamiaru tego robić. Eufona Prime to jest nowa strzelba, która weszła razem z Banshee Prime, więc to sobie zostawimy. No i tak naprawdę nie mam nic więcej do sprzedania. O Donatę Prime systemy zostawiam z racji tego, że być może kiedyś uda mi się to wymienić na troszeczkę platyny. Ewentualnie może któryś z moich znajomych będzie potrzebował do zrobienia donaty i wtedy będę mógł się podzielić, więc jakby tutaj nie sprzedaję tego. Natomiast Bronco jak najbardziej, wiele tego miałem i poszło na sprzedaż. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to jeszcze jeden dzień i 2 godziny, przynajmniej na tym materiale. Nie wiem, kiedy materiał się pojawi, bo to jak wiadomo, u mnie z tymi internetami to różnie jest, więc to tak, wiecie. W każdym razie, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Dajcie znać w komentarzach, bo jeden z moich znajomych stwierdził, że jego zdaniem powinienem nagrywać, nawet jeżeli gram sobie prywatnie, to powinienem nagrywać takie sobie swobodne rany, jak gdzieś tam robię i sobie gram bez jakichś szczególnych celów, czy celi, no celów chyba. To, że mimo wszystko powinienem to nagrywać. Dajcie mi znać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani oglądaniem takich po prostu sobie swobodnych ranów, gdzie ja bym tam sobie po prostu gdzieś przebiegał. I co? To by było na tyle, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi, że tak powiem. I co? I do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Pa, pa.